te różne po prostu kajfasze nasze, tylko nazwy pozmieniali, tak? Bo ksiądz nie występuje w Słowie Bożym, a jest ksiądz w religii katolickiej, tak? No i po prostu, jak się trzymamy Słowa Bożego, to wystarczy wziąć i zobaczyć, jakie słowa nie ma, a tutaj w świecie mają i jeszcze całują Pismo Święte i oni mówią, że do Boga was prowadzą. To bójcie się tych morderców, kłamców, bo my obnażamy teraz te religie, bo Chrystus daje nam prawdę i trzeba tą prawdę przekazać, nic więcej, i się szanować, miłować w Jego prawdzie. Także wystarczy 24-25. Nie jest uczeń nadmistrza sługa nad swego króla Izraela. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jego jak król. Jeden nauczyciel, Mateusz 23:8. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tak tym bardziej jego domowników. Czyli Chrystusa wyzywali jak mogli, a Chrystus nie miał żadnego grzechu i był najlepszy, doskonały we wszystkim, wychwalał swego Ojca i oni są w jedności, ale teraz jego Ojciec mu wszystko przekazał i Chrystus jest dla nas najważniejszy. Mateusz 17:5 jego słuchajcie. Jak nie słuchacie Chrystusa za Ojca, Króla, Nauczyciela, Zbawiciela, no to macie dwójce, nie macie żadnego. Jak macie żonę i kochankę i żona się dowiaduje, to tak się kończy wszystko. Tak. Przeto nie bójcie się ich, albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione i nic tajnego, o czym się dowiedzieć nie miano. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia. A co słyszycie na ucho, goście na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Czyli z całej duszy. Nasze życie to jest dusza. To jest człowiek duszą żyjącą. 8 dusz warte nowego przeżyło. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Czyli bójcie się pana diabła, szatana, bo Chrystus was nie może zniszczyć, bo zniszczył śmierć. Judasza też Chrystus nie zniszczył, bo Chrystus sam się zniszczył, bo Chrystus sam się odrzucił od Chrystusa oblicza, od prawdy. Tak? Tak to zrobił. I wy sami się odrzucicie od prawdy Chrystusowej, bo robicie to cały czas. Bardzo i tak jak faryzeusze. I nie chcecie przyjść do Chrystusa, żeby was Ojciec pociągnął. Jana, Dzieje Apostolskie, 9 rozdział od 5 do 25, bo Ojciec, który jest w niebie, który pociąga, żebyście przyszli do Syna Bożego Bogdana i córki Bożej Urszulki, 2 Koryntian 3:18, bo Chrystus Wszechmogący ma i córki, i synów. Rzymian 8:19, teraz jest rodzenie właśnie synów i córek. Jakuba 1 rozdział 18 werset, z prawdy Chrystusowej, bo diabeł z kłamstwa sobie ma swoje dzieci, z kłamstwa. Jana 8:44, Dzieje Apostolskie 13:10. Syn diabelski. Ksiądz mówi dzieci Boże. Ksiądz czaruje, on jest synem diabelskim. I wy jesteście też synami diabelskiego. Bo jak przyjmiecie nagrodę sprawiedliwego, będziecie mieć nagrodę sprawiedliwego. Przyjmiecie anioła, będziecie mieć tytuł anioła. Przyjmiecie syna Bożego, będziecie synami Bożymi. Proste. Z kim przystajesz, takim przystajesz. Także król to nie pan. Mężczyzna to nie kobieta, no ale teraz zmieniają płeć i kombinują, nie? LGBT, no i wy łykacie to wszystko, zamiast cichością, spokojem, naśladowaniem, miłością, no Chrystusową, tą co Chrystus zwyciężył świat, no. I teraz Chrystus posyła 12 apostołów, a księża siedzą, dzwony zadzwonią, przyłażą baranki, a Chrystus posyła, a ksiądz nie idzie głosić, jak idzie po kolędzie, to odbiera kasę. Gdzie ta prawda jest, ten wzór naśladowania? Przecież Chrystus dał wzór do naśladowania. Nic się nie zmieniło. Tutaj 10 rozdział i 6 werset. Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. Czy nie z domu Pana. Albo z Żydów, tylko Izrael. Prawdziwy Izraelita. Idąc głoście, wiesz, przybliżyło się Królestwo Niebios. Przyjdź Królestwo, czyli Sprawiedliwość. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie. Możemy wskrzeszać. Trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie. Demony są kłamliwe nauki w ludziach, w mózgach. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Czyli jest prawda za darmo, ale godzien robotnik wyżywienia swego, a nie zapłaty. Nie miejcie w trosach swoich złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwóch sukien, ani sre sandałów, ani laski. Łaski, albowiem godzien jest robotnik zapłaty swojej, tak? Czy wyżywienia. Jak byk jest napisane wyżywienia, czyli głodnego nakarmić, spragnionego napoić.
Także pieniądze, Mateusz 6,24 to jest największe zło, jak pokładacie nadzieję w pieniądzach, Bóg zapłać, tak dalej. To sami się sprzedajecie jak Judasze. Judasz sobie kupił śmierć, wy też to robicie. Wstyd mi za wszystkie religie, które z Chrystusa po prostu przekłamali obraz prawdy. I teraz jest żniwo właśnie, wielkie, ale robotników mało. Bo nie chcecie być pszenicą, żeby przyjść do Chrystusa i z tego, żeby był chleb. Chleba powszedniego na każdy dzień. Mateusz 4,4. Dajmy wam chleb, Słowo Boże, za darmo wykładamy. Nie chcemy waszych judaszowych srebrników. Adwentyści macie sabat. Nie chcecie, sabaty wieczne są z wybranych, nie z powołanych. Jana 15,16. Chrystus nas wybrał. A was kto wybrał? Ellen White? Ameryka, nie? Bo Ameryka wszystkie sekty. Jak nie widzieli, co robić, zakołożyli sobie religię. Zielonoświątkowcy, adwentyści, baptyści, wolni chrześcijanie. Amisze. Dużo tam tego jest. No ale Chrystus przychodzi i Jego prawda łączy, ale jak ktoś mówi prawdę, to dzieli. Bo ten kłamca nie będzie słuchał tej prawdy, to on będzie, o, się burzył, nie mów mi prawdy, nie chcę tego słuchać. No, prawda jest niewygodna, nie? No ale i tak prawda wyjdzie. Co wtedy? Jak nie chcecie teraz słuchać, to później co będziecie robić? Zastanówcie się. Teraz macie już ostatni dzwonek, bo próba wiary się rozpoczęła, tak? Na cały świat objawienie 3:10 i wasza wiara, Efezjan 4:5, jedna wiara, powinna być nie w religii, tylko w waszym 2 Koryntian 13:5. Czy w was Chrystus jest? Badajcie, zobaczcie. Bo Chrystus tu modli się do swego Ojca, a my się modlimy do Ojca, w którym jest Chrystus. Wychwalamy Cię, Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed adwentystami, świadkami Jehowymi, Świadkami Jehowymi, adwentystami, wolnych chrześcijanami, zielonoświątkowymi, wszystkimi, którzy przekłamują Twoją prawdę, bo jak dla czystych jest wszystko czyste. Jak ktoś kłamie, no to nie może poznać prawdy, bo kłamie. A Ty, Ojcze, jesteś tylko prawdą prawdziwą. Także graliśmy Wam na flecie, a nie tańczyliście. Mówiliśmy prawdę, a nie chcieliście się przyłączyć. Osądzajcie nas. Osądzajcie Chrystusa. W nas jest Chrystus, to gardzi nami, gardzi Chrystusem. To nie jest nami, jest przeciwko nam. Chrystus nas posłał. Nas nie posłał Ellen White, co lat nie żyje, lekcje Ellen White u adwentystów. Jehowa nas nie posłał. I tam te różne wasze księża, te biskupi, te różne. To przecież to jest wszystko, cały świat się służy diabłowi pod przykrywką, że wierzą w Boga. Tylko, że jest Boga z małej litery. 2 Koryntian 4,4, Bóg tego świata, z dużej litery, Biblia tysiąclecia, szatan, czyli przeciwnik prawdy Chrystusa Króla. I tutaj mamy, że Chrystus przyszedł, Mateusz 12,28, a jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, tędy nadeszło do was Królestwo Boże. Czyli Królestwo Boże już przyszło 2000 lat temu, czyli 2 dni temu, i teraz 2 dni mija, czyli 2000 lat. Chrystus przychodzi, trzeciego dnia zmartwychwstał. I Chrystus teraz wskrzesza swoich uczniów, tych, co czekali na Niego, Jego przyjście, Hebrajczyków 9,28, dla tych, co Go oczekują. Dlatego po owocach ich poznamy, czyli po uczynkach, jak drzewo poznaje się po owocach. I teraz każdego słowa, za to, żeście byli nauczycielami, żeście kłamali ludzi swoje owieczki, bo to są wasze owieczki. Chrystus je czeka na te owieczki, co ich powybierał i kupił krwią, a wyście popsuli to wszystko. I teraz wy jesteście tymi, których Chrystus nie posłał, a głosicie jak faryzeusze swoje nauki. Jesteście fałszywe Chrystusy i zwodzicie wybranych. Dlatego koniec waszego kłamstwa, bo żeńcy, czyli aniołowie, wychodzą. 39, a nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł. Żniwo to koniec świata, żeńcy to aniołowie. Także aniołowie to są ludzie, którzy mają czystą prawdę w mózgu Chrystusa, Jana 15,3, i mają czyste serce, Hebrajczyków 8 rozdział od 8 do 12, bo potrafią się przyznać do winy, do błędu i naprawić szkodę, zadośćuczynienie. A wy nie, tylko grabicie do siebie, tak by zawsze było wam mało, a jak ktoś umiera, to zostawia wszystko. Nagi wyszedł na matki i nagi odchodzi. No dadzą mu garnitur, lakierki, buty, jeszcze tam jakieś złoto mu powieszą na szyi. No bo czcicie tych trupów, których za życia nie chcecie szanować ludzi. Ktoś woli się przeżegnać do krzyża, niż powiedzieć dzień dobry do Bogdana. Tak mnie nienawidzą.
To jest wasza miłość. Mówię do katolików też. Także anioły do roboty. Bo będzie płacz żytanie zębów, a piekło ogniste to jest sumienie, które Judasz właśnie odebrał sobie życie, bo piekło katolickie to jest pikuś. Po śmierci nie ma piekła katolickiego. Straszą was, za dziś życia robaki jadli tego Andrzejka. To jest to piekło, gdzie robak i ten ogień nie gasi. Także to jest ta wasza wina, litera prawa. I ma...